W tygodniku w sieci mamy ojca Rydzyka, który prowadzi nieustającą wojnę przeciwko potężnym siłom, które stanęły przeciw nam, jak mówi ojciec Rydzyk. Więc mamy wojnę totalną i ja tak sobie dzisiaj myślę, że źródłem jednak tej wojny totalnej, chociaż ona oczywiście w jakiejś formule była już od dawna, ale tym źródłem wciąż pozostaje katastrofa smoleńska, po której poziom emocji wzrósł niesamowicie. Ale tutaj mamy jakby dwa wymiary tej klęski olbrzymiej. Ta straszna katastrofa jest przyczyną klęski Polaków w dwóch wymiarach. Pierwszym właśnie, jeśli chodzi o to, że nakręcono emocje do poziomu wręcz niespotykanego i za to główną winę ponoszą ci, którzy formułują tezę idiotyczną, bezpodstawną o zamachu, którzy suflują nieustająco opowieść, że polski premier, spiskując z Władimirem Putinem, zabił polskiego prezydenta. To jest coś niewiarygodnego, że ktoś może suflować taką teorię. I ona jest tak straszna i tak destrukcyjna dla polskiej rzeczywistości. Ale ta katastrofa smoleńska też jest praźródłem naszej wewnętrznej wojny także z tego powodu, że zginął Lech Kaczyński, o którym zawsze mówiło się, że być może jest swego rodzaju podwładnym Jarosława, że meldował Jarosławowi wykonanie zadania. Ale dzisiaj widzimy, że Lech Kaczyński był kluczową postacią dla polskiej rzeczywistości także z tego powodu, że pilnował Jarosława Kaczyńskiego. Tak, pilnował. I to, że dzisiaj niektórzy obywatele wyświetlają zdanie Lecha Kaczyńskiego o Trybunale Konstytucyjnym, to nie jest tylko kwestia tego, że możemy sobie przewidywać, co by Lech Kaczyński powiedział na temat tego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, z którym dziś mamy do czynienia. Naprawdę było tak, że Lech Kaczyński hamował Jarosława Kaczyńskiego przed najbardziej radykalnymi posunięciami i był swego rodzaju bezpiecznikiem, strażnikiem. Dzisiaj tego strażnika nie ma. Jarosław Kaczyński jest sam i pielęgnuje swoją traumę, nie wiem, być może wyrzuty sumienia. Jest mistrzem w zagospodarowywaniu tych bardzo złych emocji, tych frustracji, niezależnie od tego, że oczywiście niektóre diagnozy dotyczące stanu państwa polskiego są słuszne i należy wiele spraw naprawić, to jednak głównym motorem są właśnie owe frustracje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.